Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciów, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals Kariera Alianta. Oczywiście jesteśmy lotnikiem, jakby mogło być inaczej, pilotem myśliwca. Ruszamy, ciężkie myśliwce i jazda z tym, mamy jeszcze ostatnie godziny premium, które mi zostało po walentynkach. Znaczy w sumie w walentynki to nagrywam, więc no jest jak jest. Natomiast wy to dostajecie w czwartek, ze względu na to, że muszę troszeczkę więcej nagrać do przodu, no bo jest jak jest. No ale okej, zobaczmy co my tutaj mamy. Mają w ogóle jakieś rekon składy, muszę odpisać tak poza tym good graczowi, żeby nie było, że nie odpisuję, odpisuję wszystkim. Tylko oczywiście z małym delayem, no bo wiecie jak jest, zawsze musi być jakiś delay. Tu nikt, dobra, zawrócimy i zniszczymy, tak. Zawrócimy, no i spróbujemy zniszczyć sobie chociaż gaza, no bo jak wiecie, na gazie jest super, bo generalnie no dostajemy za to mnóstwo hajsu, więc... Bum, bum! Tylko dwa upolowałem, no... Słabiutko, nie lubię tej znaczy, lubię tą mapę pod względem strzelania z... znaczy, strzelania, latania myśliwcem. Ale nie lubię tej mapy pod względem tego, że tutaj nie ma za bardzo czym się popisać, bo no to D, ta linia D jest ciężka do ataku, tak prawdę mówiąc. Ciężko tutaj cokolwiek zrobić, no linia E jest jedyna taka, gdzie można faktycznie się pobawić, linia A. No bo tak to ciężko, naprawdę ciężko. O, ale mają czołgi lekkie, to... Stainos, dzięki, bardzo dziękuję ci, przyjacielu mojej zdechłej pszczoły. Bo troszeczkę mnie uszkodziłeś. I to w sumie wcale nie troszeczkę. Ajajaj, ciężko zniszczyć, powiem wam, tym gównem te czołgi. Znaczy na zasadzie takiej, że lecisz i strzelasz po prostu. Naprawdę ciężko. Już prościej jest. Dostałem coś za niego czy nie? O, dobrze, asysta w zniszczeniu czołgu, cudownie. 220, 280, 320, 330 expa. No to 330 expa na dzień dobry to jest coś, co naprawdę nam jest potrzebne. Jest tu jakiś gaz, nie ma. Kurde, ja cały czas na te gazy poluję, bo za nie najwięcej tak naprawdę punktów przychodzi. 3 na 3 na E3. Znaczy, za nie, generalnie za... Generalnie za pojazdy, tak? Generalnie za zniszczenie pojazdów najwięcej przychodzi, więc dobrze je niszczyć. Aj, zahaczyłem o budynek! Wiedziałem. Jeszcze raz wiedziałem. Dobra, może zrespmy się z tej strony. Będzie chyba szybciej. Tak, D-Line o jeden lost. No, no ja wiem, czy tak GG, czy tak fakt, czy tak generalnie jest źle. No nie wiem. Znaczy, no o jeden i tak stracimy, więc nawet nie ma się co, kurde, tutaj tym martwić. No bo jeżeli atakują nas z dwóch stron, no to prędzej czy później je stracimy, no to siłą rzeczy. Ale warto by było, kurde, jakoś zapobiec też temu. Tylko ja nie bardzo mam co tutaj zrobić. Dobrze by było, gdyby mi zaznaczali. Pyk. Ajajaj, idealnie, jeszcze raz idealnie, tylko troszeczkę zahaczyłem. Gdyby nie to, to by było jeszcze bardziej idealnie. Dups. Aj, nie trafiłem. Mamy iść na O1, znaczy wszyscy niby, ale... Ja wiem, znaczy jakby się wszyscy cofnęli, byłoby naprawdę cudownie. To trzeba powiedzieć wprost. Tu jest jakiś czołg. A! 2 na 4, no... Tylko, że ja wam nie pomogę, tu jakiś steward padł nasz. Trzeba mu będzie troszeczkę pomóc. Jest tu coś, co można zniszczyć? Nie bardzo. Niedobrze, naprawdę niedobrze, słuchajcie. Za dużo tych drzew jest na tych mapach. Przydałaby się taka mapa, gdzie nie ma wcale drzew. Ale wtedy to by mieli przesrane, naprawdę ludzie by mieli przesrane. To trzeba powiedzieć wprost. On tutaj coś strzelał, ale nie widzę, żeby cokolwiek tam było. Dobra, zobaczmy, czy tu jest jakiś czołg. Kubelwagen. Ajajajajajajaj. Ledwo wyciągnąłem to do góry. Co ten John tam już płacze? Gościu, nie płacz, tylko graj, no.
Ważne jest, żeby nie płakać, tylko grać, bo jeżeli zaczynacie płakać, to tak naprawdę już... Sami się prosicie o to, żeby było GG. Nie wiem jakim cudem, ale udało się, słuchajcie. Udało się, Steinos ładnie ich tam wyciął. Naprawdę mega. No i ciul, jest po mnie. Ale się dałem. Ale się dałem, wolę się rozbić właśnie. Żeby on dostał, bo szybciej się zrespie przynajmniej. Jaj do dupy, no. Tak nie możemy, no. Tak nie możemy grać. Znaczy generalnie fajnie, że mam dwa czołgi już zrobione. Naprawdę fajnie, że mam już dwa czołgi zrobione. Generalnie 816 wyniku, gdzie Steinos, który jest drugi, ma 229. No, to kręcę, powiem wam szczerze, naprawdę niezłe sumy. No ale ja lubię, naprawdę lubię ostatnimi czasy zasuwać na tych samolotach. Ja tyle zarabiam i tyle expa wbijam na tym, że to jest po prostu hardcore, nie? Ostatnia gra to 7000 expa wyszła. Ale 7000 expa na zasadzie, że wiecie, że jest jeszcze dodatek do tego. Dodatek od weterana, więc no jakby nie było. No ale... Kurczę, 7000 expa, no. 3,5 w sumie ogółem, więc no, no nie jest naprawdę źle. Naprawdę nie jest źle. Tylko trzeba chcieć, no. Naprawdę trzeba chcieć. Mamy 3 czołgi już zniszczone. Tutaj mało masy z te dostałem, bo tylko 40 expa. To 40 expa to jest gówno tak naprawdę. Na pewno stoją tutaj na górkach jacyś czołgiści. Tylko pytanie, gdzie dokładnie, bo ciężko mi jest tutaj w ogóle coś zobaczyć. Szczerze wam powiem. Naprawdę jest mega ciężko. Wydawałoby się to dość proste i generalnie banalne, ale to wcale takie nie jest. Dobra, może przyszpilimy trochę tutaj ruskich. WoW Planes, WoW. Tak jakby to było coś niesamowitego, że kurde samolotami tutaj coś robimy. Ta bomba była dobra, ale byłem za nisko troszeczkę i sam oberwałem przez nią. Czasami tak robię, to jest, no delikatnie bym powiedział, że głupie, no ale trudno. No i dupa. Już jestem zniszczony, ale chciałbym wyskoczyć, dziękuję. No samolot i tak się rozbije, więc jakby tutaj nie ma problemu, ale... ty śmieciu Lexa. Ale cham czołgista, no. Znaczy ja go chyba wcześniej dojechałem, więc... No cóż, życie. Tutaj Chaffee jest, nasz kolega z Chaffeem. Co my tu mamy? Steward, Chaffee i Steward. No to kurde, mają dwa Stewardy i dwa Chaffee i oni sobie nie dają rady z tymi czołgami tam? Jak tam większość to jest T-26 na przykład? No jest jakieś T-70 tam, jedno T-38 i T-70, no to dwa T-70. Co to są dwa T-70, słuchajcie? To jest moment. Ktoś tu do mnie z czołgu piznął. Przynajmniej próbował piznąć. Ja już nawet wiem, gdzie on jest. Jeps. Za daleko. Nie od tej strony. Ale przynajmniej wiem, gdzie gościu stoi. Już tutaj na górce jest. I próbuje cwaniakować. Jakbym miał samolot zwiadowczy, to bym rozumiał, że strzelasz, gościu. Naprawdę. Ale na ciężki myśliwiec, chłopie, do czego w ogóle, z czym do ludzi w ogóle? Że on mnie jednym strzałem nie zdejmie, musiałby dwa razy mnie trafić, przynajmniej dwa razy. No to jednak przynajmniej dwa razy z lekkiego czołga to jest jednak trochę. Aj, nie trafiłem, no. Lilen, nie przejmuj się, że mnie obiłeś. Nie stresuję się tym jakoś. Znaczy, generalnie ostatnio grałem z takim gościem, który... Najpierw do mnie troszeczkę strzelał, później ja do niego troszeczkę strzelałem na zasadzie takiej, że po prostu on mi wszedł gdzieś tam pod celownik, nie? I oberwał. I później gościu za mną latał i mnie zestrzeliwywał ode mnie z drużyny, nie? Więc no, pozdrawiam takich ludzi, naprawdę, to trzeba używać mózgu, a nie czegoś innego, nie wiem, przyrodzenia czy whatever. W zależności czego on tam używał, bo szczerze powiedziawszy to wątpię, żeby czegokolwiek, ale to z czego. Tu jest gdzieś śmieć, no to są te 70 na pewno. A, ten mnie próbuje z przeciwlotniczego. No i doradzaliście mi, żeby na AA atakować z góry, ale szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to jest takie dobre, żeby atakować tak centralnie z góry. Zaraz wam powiem dlaczego.
Pierwszą sprawą jest, że nie zawsze możemy wychwycić moment, w którym spadamy. Znaczy, na zasadzie takiej, że... Dobra, złapałem go. To nie jest zła metoda, naprawdę to nie jest zła metoda, ale dobra też nie jest. Ze względu na to, że jak spadamy z góry, to jest nas łatwiej trafić, bo gość po prostu się przymierza do góry i strzela. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest fakt, że no na pewno łatwiej jest rzucić bomby, bo od góry jak rzucicie bombę, to one po prostu tam spadają, nie? Więc tu nie ma problemu żadnego. Nie wiem, czy to nasze, nie, to... Znaczy to nasze było, tak, to nasze było. To niezbyt dobrze. Myślałem, że to nie nasze i wolałem tak pisnąć, ale trudno. Oni tymi czołgami są gdzieś tu, nie? Gdzieś tam byli, ale czy są dalej, to jest już inna sprawa całkiem. Szkoda, że nie ma żadnych samolotów w przeciwnej drużynie, ale znając życie, to wejdą pod sam koniec. Ja uwielbiam, jak wchodzą pod sam koniec, bo wtedy już wiecie, jest taki chill out, a nie ma żadnych samolotów, to nie ma co się stresować, nie? A tu nagle gościu ci leci na plecy i du-du-du-du-du-du-du-du i dupa. Mniej więcej właśnie tak to wygląda. Jest to niezmiernie irytujące. Jest tu jakiś czołg? Nie, tu są tylko czołgi nasze. Czołgów przeciwnika to ja tu nie widzę. Uhu! Naprawdę powiem wam szczerze, że warto kupić pilota. Naprawdę warto. Jeżeli ja się nauczyłem latać, to i wy się nauczycie latać. No bo ja to strasznie cienko latałem, a teraz to normalnie masakra jest. No i generalnie dużo zarabiacie, widzicie, 1100 expo już mam wbitego, gdzie inni mają tam po 500. Znaczy, tak prawdę mówiąc, to mam 2200, nie? No ale to szczegół. Natomiast no dobrze by było, kurde, coś tu ugrać. Najgorsze jest to, że nie bardzo jest kogo tutaj zestrzeliwywać, jak oni mają to o 2. Bo czy wszystkie czołgi, czy wszystko inne, to jest już tutaj załatwione. Oni stoją, kurde, w krzakach, więc nie ma opcji, żeby ich złapać. Nawet jakbym bardzo chciał. Ani żadnego gaza nie upolujecie, ani nic, więc też jest dupa. I to dupa zbita i pobita. Chociaż tego akurat upolowałem, ale... Nie wiem, czy to się opłacało, szczerze powiedziawszy. Naprawa samolotu mnie kosztuje jakieś 600 czy 800. Jednego, nie? Jedno zginięcie. No to w tym momencie jest już prawie 3000 w plecy. Prawie 3000, nie? A jest 1200 expa. To jest trochę przykre, no ale trudno. Tu nasz kolega Kubelwagenem jedzie na O1. Jakby on go zostawił, ja sobie go zniszczę. Tylko go zostaw, przyjacielu, w tamtym miejscu. Ja bardzo chętnie. No i oczywiście mniej dostajecie za zniszczenie bombą, a mniej za zniszczenie z karabinków, nie? Więc bardziej się opłaca niszczyć karabinkami, aniżeli niszczyć bombami. Bo bomby są mało efektywne, tak jak wam mówię. Kurde, akurat wsiadł, no. Co za śmiecie. Dups. Dzięki, Stainos, że znowu mi przypierdoliłeś, nie? Że ostatnio to jakiś taki, nie wiem, twój fetysz. Oj, chłopy. On gdzieś tu czym czołgiem jest, nie? To piźnijmy go. Dobra, Petryc zabity. I oczywiście dużo expa za to wpada, więc nie ma problemu, możemy zabijać sobie tak z góry. Tylko no tak jak mówię, no to ile tych fragów zdobędziecie? Jednego, dwa, może trzy? Tak, takich fragów, nie? Więc lepiej te gazy rozwalać lepiej. Czy Kubelwageny, czy whatever, na kogo tam gracie w zależności, nie? Nie widać już tego czołga tutaj. A, bo nasz steward tam już jeździ, okej. Prawidłowo, przyjacielu. Szczerze powiedziawszy, to było troszeczkę złe, co zrobiłem przed chwilą. Pomogłem się niestety, ale nadziać. Nie wiem, gdzie jest ten czołg, co tu do mnie strzelał przed chwilą. Tam jest, okej. Już go widzę. Do góry, Gryfciu, do góry. Ciągnij to. Okej. Teraz powolutku. Czy samolotem zwiadowczym możecie, słuchajcie, bardzo wolno lecieć. Natomiast ciężkim myśliwcem już jest ciężko to zrobić. Bo on... Jak dacie mu tak połowę z połowy, jeżeli chodzi o speeda,
to on po prostu zaczyna spadać i to jest troszeczkę słabe. Lilian widzę, że cały czas się naprawia. No, nie powiem, żeby to było złe. To jest naprawdę bardzo dobre, że kupujemy klucz na pilocie. Bo jakby nie było, staniecie się z boku, naprawicie się i jest już okej, nie? Tylko, że jest pewien problem, że trzeba jeszcze stanąć z boku. Na myśliwcach to, znaczy na ciężkich myśliwcach to jeszcze okej. To da radę zrobić. Ale na niestety już zwiadowcach to jest nie do przejścia praktycznie. Nie do przejścia ze względu na to, że na zwiadowcach nie możecie już uciec tak za bardzo, jeżeli ktoś już was ściga. Prawda jest taka. Jest to ciężkie do wykonania po prostu. Bum, do widzenia. Uchła, spokojnie, spokojnie, Gryfciu, spokojnie. Mam 6 czołgów już. No 6 czołgów to jest dość spoko wynik. Jak na takie ciupanie. Na takie ciupcianie w sumie bardziej. Kurde, tu już nikogo nie ma. Ten drugi czołg jest tutaj? Jest. Bum. Nie trafiłem. Sobiutko. Jakbym się teraz odwrócił i rozwalił ten czołg, by było naprawdę super. A, tylko że tego czołga już nie ma. Tak, to trzeba jeszcze mieć co rozwalić. Lilian, przyjaciel... A, tu jest jeszcze T-70 chyba. Tak, to było T-70 czy 38T, bo nie widziałem. Już go chyba nie ma. Tak, już go nie ma. Jezus, jak oni szybko znikają. To jest masakra po prostu. O, ładnie, gaz zniszczony. No i mówię wam, wpada prawie 200 expa za to, że zniszczycie głupiego gaza, nie? Na przykład. Więc no 200 expa, no to jest sporo, nie? Znaczy, wychodzi 100 tam... 100 tam chyba 50, w zależności od tego, jak bardzo będzie on rozwalony. Jeżeli nie będzie prawie wcale, no to wtedy dostajecie oczywiście więcej, nie? No ale tak średnio to wychodzi jakieś tam 150, powiedzmy. Tu się samoloty strzelają? No, samoloty się strzelają, tak. Czołgi się strzelają, chciałem powiedzieć. Oj, Gryfciu. Co ty robisz ze swoim życiem? Jakbyście mi tutaj zaznaczyli kogoś, kurde, gdzie oni są, to ja bym to strzelał, a tak to jest dupa. To na pewno jest czołg, ale co mi to daje? W sumie nic. Co? To ktoś tu do mnie strzelał z czegoś, ale nie wiem z czego. Gdybym wiedział, to by było dobrze. Z czegoś oni tu nawalają, ale cholera wiesz czego. Ja i myślałem, że już bomby będę mógł zrzucić, a to jeszcze nie czas. No i oczywiście, kto to do mnie strzela? Nie dowiem się, tak? No to cudownie. Dobra, jak są czołgi, to trzeba dość wysoko latać. Chociaż fajnie by było, jakby ktoś je zespotował, nie? Bo to jest takie... latanie na zasadzie latania. Może trafię, może nie trafię. Tu jest jakiś czołg na 1000%. Aha, i jest przeciwlotnicze jeszcze. Przeciwlotniczego już raczej nie zestrzelę. Chociaż może. Jakbym miał mega farta, to jest szansa, ale... ale to trzeba jeszcze wiedzieć, w które miejsce strzelać. Aaaa! No, powiem wam szczerze, że było ciężko. Było naprawdę ciężko, 1500 expa. 1500 expa za 18 minut gry to nie jest w sumie źle, no. O, jeszcze ktoś tam zniszczony został. Jak mi ludko. Nie trafiłem gościa, trudno. Ja to bym chciał się na Niemców tu rzucić, no, bardziej niż na tych Rusków, bo ci Ruscy to już mnie zaczynają irytować. Ale Niemcy, gdzie są ci cholerni Niemcy? Czy oni się zamknęli na tym C3, czy o co tu chodzi? To jest C, nie, to jest D3, nie? To jest D3, przepraszam, na D3. Tam ktoś do mnie nawala z czegoś. Bum! Trafiłem go? Nie trafiłem go. Ajaj, do dupy. Myślałem, że wlecę prosto w niego, bo bym go rozwalił, jakbym trafił prosto w niego. A przynajmniej bym go dość spoko uszkodził, nie? A tak to dupa. No trudno. Kto mnie to zniszczył? Adrian 2B. A jego nikt.
Więc jest szansa. Te czołgi mnie troszeczkę irytują. Czy najlepsze jest to, że ja mam praktycznie więcej niż tutaj jeszcze tylko mojo Brit ma więcej ode mnie o jednego czołga. A tak to mam więcej czołgów zrobionych niż czołgiści, więc to jest, że tak powiem, dla nich powinno być przynajmniej troszeczkę przykre, ale co ja tam wiem. Dobrze by było zestrzelić tego kutasiarza. Ja wiedziałem, że się zahaczę. Ale dostał ode mnie z bomby, no. Ale co z tego, że dostał ode mnie z bomby, jak ja straciłem właśnie 600 hajsu tylko po to, żeby walnąć go delikatnie z bomby i zarobić 4 expa. To są 4 expa, nie? Trochę to biedne. O, ktoś go wyeliminował. Bardzo dobrze, Stainos. Bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze asystę w zniszczeniu pojazdu? Czyli on był... Czym on był? To on albo w kładzie siedział, w Maksimie, albo siedział w tym takim APC-ku z przeciwlotniczymi. Bo i tak być może. Ciekawostka w czym. Znaczy fajnie było. O, Zitarra wszedł. Zitarra wszedł, ale... Ale od razu chyba wyszedł. Ej, no bez jaj. No przyjaciele, myślałem, że będę mógł w końcu się tutaj pobawić troszeczkę. A tu dupa zbita. Jest tu ktoś, kogo można zlać? Tam do mnie strzelał z pistoletu. Albo ze snajperki, jedno z dwóch. Najgorsze jest to, kurde, że nie widać tych czołgów, nie? Jakbym je widział z daleka, to ja bym je dojeżdżał, a tak to jest dupa. Leciuteńka. Coś tam on, kurde, próbuje mnie tutaj dojeżdżać, no. To nic nie da. Takie zrzucanie bomb na zero. To bez sensu, totalnie bez sensu. Dups. Do widzenia, Adrian. Zarobiłem troszeczkę za strzelanie w niego tym, ale oczywiście on już jest w przeciwlotniczym. Jakby mogło być inaczej. Nie. I tak cały czas, nie? Cały czas. To gdzieś tam trochę go dojadę i on znowu, i znowu, i znowu, i znowu, i znowu. Aaaa! Alright. Uciekłem jakimś cudem. Lekko to było cudem, ale co tam? Kubelwagen chyba stoi. Tak, Kubelwagen stoi. O to chodzi. Niech ich stoi jeszcze więcej. Generalnie Ruscy mają dużo gazów zużytych, ale ja tych gazów wcale nie widzę, nie? Więc wniosek z tego, że czołgiści mi je podpieprzają po prostu. Dups. Tu jakiś gaz stoi jeszcze. Ja się bym nie przejmował wcale tymi czołgami, powiem wam szczerze, ani tymi AA, bo... Co on mi robi z tego AA? Praktycznie nic, nie? To jest to właśnie, że praktycznie nic. A nie, to było nasze, myślałem, że to gaz był. Tu czołg jedzie. Okej, to zawracamy na czołga w takim razie. Ej. Gut gracz, nie przejmuj się tym. To moje dynką. To nie jest tak naprawdę tutaj jakoś niesamowicie ważne. To Lux. Ej, dostałem od niego raz. Nie chciałbym dostać drugi raz. Znaczy się, nie tyle drugi raz, co po prostu drugą serią. Bo mógłbym je poskładać. I to lekko, tak myślę. Nie widać tutaj nikogo. A nie z tej strony. Jakbym w drugą stronę leciał, to tak. To bym gościa złapał. Ajajaj. Ciężko, powiem wam szczerze. Naprawdę ciężko. Cokolwiek tutaj złapać. I może 1700 expa zrobiłem, nie? Więc 3400 jakby nie było w ogólnym rozrachunku jest, no ale... To w dalszym ciągu dla mnie troszeczkę mało. Hops. Za 8 go niby pizłem. Ale co to jest to 8? Ja wiem, że on poluje na ruskich w tym momencie i chciałbym mu generalnie bardzo pomóc.
Ale sorry, winę tu. A, wpadłem prosto w niego. I co? Najlepsze jest to, że czołg przeleciał dalej, nie? To było the best. To było naprawdę the best, słuchajcie. Nie wierzę w to, co ja tutaj widzę. Ale 7 razy już padłem. Nie zarobię nic z tej misji. Znaczy misji, nie zarobię nic z tej bitwy. Albo zarobię mało, więc... troszeczkę słabo. Znaczy, denerwuje mnie to, że nasi zrzucają bomby na te gazy. To jest taka głupota totalna, że po prostu brak słów, nie? Zamiast oszczędzać to, walić kurde z tych działek i więcej na tym zarabiać, to oni wolą napieprzać... To oni wolą napieprzać z tych bomb w nich. Znaczy ja rozumiem, w piechotę okej. W piechotę to jest jak najbardziej na plusie, na propsie. W czołgi też jak najbardziej na propsie. Chociaż tutaj też można by było niby walić z tego. Niby walić z amunicji normalnej. No ale na gazy czy na kubelwageny, no to dajcie se ściana, naprawdę. To się nie opyla totalnie. Bum. No i czołg ładnie zniszczony, dziękuję. Bombowiec taktyczny. Zobaczymy, jak dużo nam się uda tutaj wbić. Ten chyba sobie dał spokój z tym siedzeniem w bazie, tak mi się wydaje przynajmniej. Ten, tym luksem to się nadaje. O panie. Wygrana, no. Ja wiem, czy taka wygrana. Ja bym to zostawił jeszcze. Niepotrzebnie, kurde, to pniemy to do góry. Naprawdę mega niepotrzebnie. Takie sytuacje lepiej wykorzystywać. Naprawdę lepiej wykorzystywać, zostawić to o jeden im i wtedy bawić się do końca samego, bo to jest szturm, to nie jest wojna. Mówiłem o tym już niejednokrotnie, nie? Że to jest tak naprawdę, no, niewykorzystywanie dobrych okazji do ekspienia. Tutaj gdzieś ten cholerny lux jest. Bo nie wiem za bardzo gdzie. I się chyba nie dowiem. Chyba się, słuchajcie, nie dowiem. Tu nic, nic. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Aha, jeszcze jedna taka ciekawa sytuacja, słuchajcie. Ścigałem dzisiaj, czy wczoraj, gościa myśliwcem, nie? I on mi wyleciał tak w pizdu daleko za mapę. I najlepsze jest to, że ja zginąłem, bo opuściłem teren działań wojennych, a gościu sobie żył dalej. Takiej irytacji to naprawdę nie widzieliście u mnie dawno. Tutaj Aufs 1 chyba jest. Znaczy Aufs A, więc fajnie by było go dojechać. Bo Aufs A jest mało pancerny, więc dobrze by było się na niego rzucić i... No właśnie, tylko trzeba jeszcze trafić. A to już jest problem. Znaczy problem, no. Jak od tej strony się na niego rzucę, to nie jest to żaden problem. Od tamtej strony może być. Bum! Nie trafiłem. Cudownie. Po prostu cudownie. Aj, gdybym to chociaż ominął jakoś logicznie, a tak to dupa. Ale 2100 expa, no. 2100 expa to nie jest źle. Ale też nie jest jakoś niesamowicie dobrze. Więc wszystko w zależności od tego, jak długo będziemy grać. 19 samolotów nam tylko zostało jeszcze. Steinos tutaj za dużo pada. Bo Lilen nie bardzo, Lilen nie bardzo, Lilen tylko 5 razy padł. Ale to ze względu na to, że on się naprawia. No ja padłem 8 razy, więc ja też troszeczkę tutaj daję dupy. No i jestem sam w sobie Nemezisem, więc... Z czego jeden kolega się dzisiaj śmiał, więc no sorry, ale tak jest, no. Tak jest, bo tak być musi. Żadnego czołgu nie ma. Tam byli koledzy, ale oczywiście Gryfciu co zrobił? Nie trafił, dziękuję. Ola Boga. Dobra, lecimy jeszcze raz. Nie wiem za bardzo, skąd oni do mnie strzelają. A tam jest gościu, okej. Skoro tak chcesz, to pa. Trochę mnie obił, nie powiem. Naprawdę trochę mnie obił, ale... No, dałem mu po dupie. I to nie mało, szczerze powiedziawszy.
Jest tu jakiś gaz or something? Nie ma. Tu nie ma, ale tam widziałem motocykl, że oni mieli. No więc trzeba by było to wykorzystać. Nasi koledzy ładnie tutaj dojeżdżają, to mi się podoba. Aha, motocykl już jest gdzie indziej. I jeszcze jest czołg tutaj na środku. O, to ciekawostka. To ci ciekawostka, tego to tam nie widziałem wcześniej, cwaniaka. O, ale to chyba nasz czołg był. Ale pech, ja pierdolę. To był nasz czołg przejęty przez kogoś, ja myślałem, że to ich czołg. Ja pierdziuli, tak stracisz hajsu. Już prawie 6 tysięcy w plecy, nie? Znaczy jak wezmę to, to będę miał 6 tysięcy w plecy. Tak przynajmniej kalkulując, że to po 600 jest, nie? Jak to jest po 400, no to 4 tysiące w plecy. Muszę to jakoś przeliczyć. Któregoś dnia. Pytanie, czy to się w ogóle opłaca tak dużo respić tych samolotów, nie? Czy nie lepiej czasami wyjść? Ale z drugiej strony 2200 expa, wiecie o co chodzi? 2200 expa na 9, no to jeszcze bym mógł 9 i już bym miał 4400, nie? Tak kalkulując 1 do 1 na sucho. Tylko, że to też tak nie wykalkulujesz, niestety. Bo się, tego się tak nie da niestety kalkulować. Trafię w gaza. Nie, już myślałem. Ej, bo nie wiem, czy tam był gaz, czy jeep w sumie. Bardzo dobrze, Stainos, bardzo dobrze. Nic tego Sunshine'a tam cały czas. Pizdusia jednego. Bo gościu jest po prostu niesamowity, nie? Nie, to nasze było. Bum. Nikogo nie trafiłem, cudownie. Dobra, trzeba troszeczkę do góry. Tu nikogo nie widać na tym. Kiepsko to wygląda, no kiepsko, naprawdę kiepsko. Myślałem, że będzie troszeczkę lepiej, że będzie więcej tych kubelwagenów tutaj wszędzie, a tu... No, wygląda to jak wygląda. Mimo, że mają ich 49 jeszcze niby, nie? Ale oni jakoś ich nie używają za bardzo. Tak szczerze powiedziawszy. To smomolec. O, tu jest gaz, tu jest... I kurde, patrzcie, tyle co powiedziałem, nie? Ile minęło? Dosłownie chwila. Do widzenia, kolego, przyjacielu, mój drogi. No, 160 expa w sumie za niego żeśmy dostali, czyli w sumie 320. No to 320, słuchajcie, expa to jest naprawdę sporo. Gdzie on tym kosmomolcem pojechał? Nie wiem, ale ten strzela do mnie z czołgu tam. Kosmomolec, to by było to. Ajajajajaj. Pytanie, czy mi doliczy... Wiem, już widziałem go. Widziałem kosmomolca, ale widziałem też inny tutaj pojazd, który mogłem zestrzelić, więc tak też bym chciał zrobić. No i już mi go ktoś rozpieprzył, no ale jest obok gaz, okej. To mi się bardzo podoba, naprawdę mi się to bardzo podoba, że za gaza czy za takie pierdoły dostajemy tyle hajsu, nie? To jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo, mnóstwo expa, mnóstwo hajsiwka, mnóstwo wszystkiego. 2600 już. Już 2600. A to jeszcze nie koniec, nie? Najlepsze jest to, że to jeszcze nie koniec. Gdzie tego kosmomolca? Zwinęli go już? O, ci skubańcy, ktoś go już złapał. Dobra, gdzie on tym czołgiem jest? Bum, do widzenia. Jezus Maria. I mówię, po kiego grzyba zrzucacie te bomby? Naprawdę, no, to jest przykre. To jest naprawdę przykre, no. No nie, nie przejmujcie tego jeden, proszę was, nie, jeszcze raz nie. Niechże ich ktoś tam pozabija. Dups. Nie będzie czasu, żeby to zniszczyć chyba. Znaczy jest neutralny, dobra. I żeby tak zostało, nie? Przez dłuższy czas to by było naprawdę super. No bo przykro by było, jakby oni nam wzięli to.
Aha, to nie był ich. Dobra, to był nasz. Ale to nieistotne. I tak by padł, i tak, a z drugiej strony jakby go ktoś przejął, to mógłby narobić niezłego ambarasu tutaj. Jest czołg, jest. Tak mi się wydawało, ale nie byłem pewien. Po co wy to chcecie kapturować tak szybko? Po co? Po kiego grzyba? Niech mi ktoś powie, po kiego grzyba ludzie to chcą kapturować tak szybko. Ja rozumiem, szybka wygrana i w ogóle, ale kurde, przecież na trzy nacje gramy, bo par 6 jakbyśmy grali na jedną. Par 6 jakbyśmy grali na jedną, no to wtedy okej, okay, no to wtedy myślisz, zastanawiasz się, no i atakujesz, nie? A tak jak grasz na 3, to tak naprawdę to O1 jest takim spokojnym miejscem, na które wszystkie 3 nacje się rzucają i nie ma tutaj większego problemu. Pytanie, czy ja się w ogóle zdążę zrespić, bo widzę, że tam ich trochę poszło. 21 na 10 i 10 czołgów w tym. Nie jest źle, nie jest też dobrze, ale trochę na tym zarobimy, myślę. Z 5 koła co najmniej. Dobrze by było z 10 albo 15 zarobić, ale no to wszystko w zależności od tego, jak skończymy, bo tak naprawdę póki co to jesteśmy troszeczkę na minus. O, jakieś samoloty są. No i koniec. No i po co? Po co się pytam? Po co? No trudno, w takim razie słuchajcie, widzimy się za chwilę z lobby. Okej, także słuchajcie, jesteśmy w lobby 3103 expa plus 2955, czyli w sumie powiedzmy, podsumujmy to jakoś 6000 expa. 6000 expa za jedną grę, no to wbiłem troszeczkę, tam było chyba 130 expa mi brakowało i wbiłem pół levela. No to naprawdę jest robota. Naprawdę jest robota. Natomiast jeżeli chodzi o tabelę wyników, no to byliśmy na pierwszym miejscu oczywiście z wynikiem 3000, czy tam 2912, 21 na 10 KD, to nam tak zostało, 25 tysięcy, prawie 24 tysiące żeśmy zarobili, z czego ile w plecy? 8, 25, 8, 7, 24, 8 to jest 18 tysięcy, tak? Dobrze mówię? 8, 16, 16 tysięcy. 16 tysięcy do przodu to nie jest źle, naprawdę nie jest źle, to jest bardzo dobry wynik. No i oczywiście prawie mamy już level 10, co naprawdę, naprawdę się przyda. Naprawdę się przyda, bo jak będziemy mieć level 12, to wtedy będę mógł się bawić na mapie generalskiej już troszeczkę lepszymi jednostkami. Później jeszcze zwiadowcę dobrze by było na level 12 wrzucić i chciałbym też kupić sobie już, ale kupić sobie już, bo to nie tyle, że tam na wyekspić. Kupić sobie czołgistę z levelem 12, tylko i wyłącznie po to, żeby móc rozstawiać jednostki. Oczywiście później spadochroniarz z levelem 12 być może też, ale tutaj jest zbyt duży przeskok hajsowy i nie wiem, czy nie łatwiej by było go wyekspić po prostu. Chociaż z drugiej strony, tu też na czasie nam zależy, jakby nie było, nie? Ale to pierdoła tak naprawdę. W takim razie słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, jeżeli jesteście tu pierwszy raz to zostawcie subskrypcję, dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków, na razie, no i cześć!